Siemaneczko, z tej strony Nagielowski i dzisiaj gramy sobie, no zobaczcie, kolejny odcinek z Company of Heroes 2 kampanii. Robimy czwartą misję Zima Cudów na obrzeżach Moskwy. Tym razem będziemy walczyć, jak po samych tutaj co wyczytałem, nie tylko z przeciwnikiem, ale też z potężnym mrozem. Oczywiście w tamtych, jak były przy obrzeżach Moskwy, to trzecia rzecz musiała się natychmiast to wycofać, bo nie byli przygotowani aż na taką temperaturę. To naprawdę były tam klimat tak ostry, że czołgi zamarzały, nie dało się ich odpalić. I w ogóle śnieg był tak potężny, że nie każdy dawał sobie z nim radę. Ale w sumie zobaczymy trochę, jak będzie wyglądać na tym grze. No dobrze, no to nie przedłużając, zaczynamy. I życzę miłego oglądania. Zostawcie łapkę w górę i kliknijcie czerwony przycisk i dzwoneczki. No to lecimy. Dzięki temu zwycięstwu przerwaliśmy marsz Hitlerowców. Zatrzymaliśmy ich, opóźniliśmy. Zmusiliśmy do stawienia czoła srogiej zimie. Ale jakim kosztem? Zawsze z łatwością poświęcaliście naszych dzielnych braci. Ich życie naprawdę tak mało dla was znaczyło? Nie mogłem się zadręczać z powodu każdego żołnierza, którego posłałem na śmierć. Wiedzieli, o co toczy się gra i to dzięki ich męstwu zyskaliśmy niezbędny czas. No to będzie ciekawie. O, już mam pierwsze komunikaty, że głęboki śnieg znacznie tylko ogranicza szybkość piechoty. Czyli naprawdę, no tu będziemy, o, i że ogniska ratują żołnierzy i tak dalej. Już w skrócie mówię, że po prostu żołnierze chyba nie umrą przy nich. No ciekawie. O, jak już słyszycie jakieś dźwięki telewizji czy coś, to jakoś już nie chcę już tego zbytnio ściszać, ale po prostu chyba nie będzie tego aż tak słychać bardzo dla was. No, tu będzie ciekawie. No dawaj, ładuj się. No dawaj. No. No to lecimy. O właśnie, o tym co ja mówiłem. Nie, potężna zima. O. Biedak. Jak mówiłem, nie wszyscy dawali sobie radę w tym mrozie. I ginęli z wyziębienia. Szukajcie po drodze ogniska albo budynku. Dobra. Czyli już musimy walczyć z mrozem teraz. Dobra. I patrzcie tu, jak jest czaszka, co się dzieje. O, giną z wyziębienia. Niestety, ten oddział odpadł. Tam towarzyści. Ogrzejemy się przy tym ogniu. Szkopy się chyba nie obrażą. Nie obrażą się. Tam widzę już kilka jakichś ciał. Towarzysz, myślę, że się ze mną zgodzicie. Odmrażamy sobie tu jaja. Ale przecież Hitlerowcy również. Wykorzystamy przewagę, jaką daje nam pogoda, i wypędzimy szkopów z okolic Moskwy. Wycofali się na pozycje obronne gdzieś tutaj. Nasi zwiadowcy zajmą pozycje tutaj. Spotkacie się z nimi i udzielicie wsparcia, podkładając ładunki. Nie ma nas wielu, towarzyści. Nie dajcie się zimnu ani drogowi. No dobra, czyli już mamy zadanie, określone zadanie. No to ruszajmy. Głęboki śnieg spowolnił
wolni nasz atak. Szybciej będzie iść drogami i ścieżkami. Zgodnie z rozkazem. O. Dobra, chodźcie. Korzystajcie z osłon, żeby chronić się przed wiatrem. Nie będzie wam cieplej, ale przeżyjecie. Co się zabijcie, brać to? MG42. Drogę. Dobra. Chodźcie do ognia. Nowóz musiała rozbić ich straż przednia. Ale gdzie oni się podzieli? O, wrogowie. O kurde. Ty. Dobra, wytrzymać ich, mają czaszkę. Kurde, nie udało się. Kurde. Dawaj, wytrzymać jeszcze chwilę. O. Dobra, snajperzy pomagają. Oj, patrz. O, zaczęli się kręcić. Myśleliśmy, że zamarzliście już na kość. Trzech się udało ratować. To nawet nie jest mróz. A teraz szybko się ogrzejcie. Dokonacie zwiadu niemieckich pozycji. Dobra. To pierwszy oddział tutaj, o. Wyślę. Drugi już tu pośle. Dobra. Nie chcemy stracić swojej pozycji. O, jakiś czołg widzę zamarznięty. Znaczy, no chyba to Stug. Idę właśnie, kieruję ich tak drogą, żeby było szybciej iść. Ale dziwo to, że droga jest taka tutaj wydeptana. No może przez te wojska, co tu jechały. No ale reszta zasypana grubo śniegiem. Dobra. O, to dobrze. Dobra. To niech podłożą te ładunki. Dobra. Dobra, wy do chaty, bo macie niską temperaturę, musicie się ogrzać. Detonacja. Boż, o, mamy zniszczone niemieckie czołgi. Sesje, chuj. Nie wiem, co to oznacza. Dobra. Potrzebny wam snajper? Tu wróćmy. Was. Weźmy do tego KM-a. A was, dobra, wyjdźcie z domu. I wy wyślijmy tu. Chodźcie. Ja muszę rozglądać się za wszystkimi. Snajperzy są niewrażliwi na zimno, więc no. Dobra, jednego zostawimy sobie z takim KM-em. Damy, będziemy mieć jakieś oddziały, to może go dołączymy. Dają se radę. Dobra, chodźcie. Ty, ale jakby oni mieli miotacz ognia, to by oni sami mogliby sobie generować ciepło. I to jeszcze dwa razy większe. O, ten wyjt. Dobra. Dobra. I teraz dwóch snajperów bierzemy i idziemy przed siebie. Dobra, chodźmy. Całym oddziałem, a wy tu poczekać chwilę. Towarzysz, Gdy usłyszeliście strzały, ukryliście się w tym domu. Teraz czekamy na rozkazy.
ruszam. Trzeba coś użyć? Tu jest kolejny czołg. Dawać, układamy ładunki. Ten czołg. Dobra, ładować. Powiem tak, na początku te zniszcz niemieckie czołgi, to jak można się wcześniej pomylić i myśleć, o, że chodzi o jakieś inne czołgi, dobra. Znaczy takie normalnie zamarznięte. I zrównane z ziemią. Dobra. Skoro mamy tu tyle, że... O! No to wszystkich tu ciągnę. A tych dwóch... Już do przodu pociągnę. W pobliżu znajduje się wrogi posterunek. Podejdźmy, kryjąc się za osłonami. Dobra. Jednich tu ustawię. W ten sposób wykryjemy pozycję wroga. Tych tu ustawię. Dobra, znalazł sobie jeszcze miejsce, żołnierze. Dobra, wszyscy są już tu. No to Flara. I tu. Flary są tutaj bardzo skuteczne akurat. Z tego co wiem. Niemcy są no. Przed nami. Jeśli schowamy się za tę osłonę, podejdziemy w zasięg strzału. Melduje się. Da. Można strzelać. Ruszamy. Niemcy idą? Da? Będą się nie bać. O. No. Teraz drugi. O kurde. Was tu cofnę. Jak tu idą, no to lepiej poczekać na nich z daleka. Idą tu w ogóle. Dobra, wyślemy jeszcze raz Flara i zobaczmy, czy oni w ogóle szli do nas. Aha, nie, wrócili sobie na to stanowisko. Dobra. Wszyscy z... O. Dobra. Ładnie. Dobra, jeszcze jeden. O kurde, drugi oddział. Bez wielkich strat nawet. Powiem wam, widzowie. A powiem wam tak, jest jeszcze jedna na nich metoda. Po prostu, żeby ich wyciągnąć, czyli tu ich wezmę za ciężarówkę. Jak? O nie, jest tam ktoś jeszcze? Weźmy jednego tak przesuńmy. Bo jeszcze tam są na pewno jacyś. Dobra, pójdźmy takim już alzwiadem jednym. A tam ci czekają po prostu. Przemieszczamy się. Wyruszam. Oświecić tu. Bo tu kogoś jakby był. O, kolejne czołgi. Uhuhu, srogi batalion. Dobra, chodźcie. Musimy ich wyciągnąć jakby na tą drogę. Dobra, do tyłu. Idą? Strzelać. Dobrze, ładnie.
Ten jeden próbuje coś ugrać, ale nie wiem, czy są coś tam. No właśnie. A reszta? O, never mind. No. O kurde, kolejny idzie. Tym razem trzech, no dwóch, jeden. Dobra. I jeszcze trochę. Bo też jest taktyka, żeby po prostu wyciągnąć tych przeciwników na dłuższy okres na zimnie. I oni wszyscy po prostu pozdychają jak muchy. Przyjąłem rozkaz wymarszu. Dobra. O! Dobra, pozbyćmy się KM-a. Rozstawia się, to mam chwilę czasu. Jest. KM padł? A nie, jeszcze tu jest KM. Co jest do... Co jest do kiciorta? Czemu ten KM jeszcze strzelał, jak on już zdechł? Dobra, wyślijmy tu jeszcze ich. Posterunek jest nasz. Dobra. Doskonale! Dostarczyliśmy wam dodatkowe oddziały. Ruszamy dalej. W pobliżu powinien znajdować się kolejny niemiecki skład. Dobra. Zanim resztę zrobimy, przyciągnijmy to wszystkich żołnierzy. Tych przesuńmy. I wyciągnijmy stąd wszystkich. Gdzie to jest chałupa? Kurde, zgrać znowu mi się chciała. O, odetnij się, o. Dobra, wszystkich won. Dobra, chodźcie wszyscy, chodźcie. Jak wszyscy będą iść tą drogą, to szybko tu dojdą. O, chwilę przez ten śnieg. Oznaczę im ognisko. Dobra, idą. O, mówiłem ładnie, tą drogą będą iść, to szybko to dojdą. O, już oni się ocieplają o te pobliskie ogniska. I mam pomysł jeden, tylko muszę. Mamy tu trochę rzeczy, dobra, tych o wezmę do tego. To weźmy sobie, dajmy jednych namiotacz ognia. Tutaj dajmy. No, bo to są nie, czołgi, to wiadomo. Zniszczmy je przy okazji. I wezwijmy poborowych. O, tu. A ci niech podładają te ładunki. Dobra, podłożone. Dobra, cofnijcie się. No. Jak tu wygląda sytuacja? Mamy jednego tego. O, ten z CKM-em. Czyli zobaczmy. A połączmy sobie. Połączmy sobie tego. O. Dobra, poporowych robimy tak, że biorą sobie tego CKM-a. Niech go wezmą. To niech wezmą jeszcze tego CKM-a. I jeszcze gdzieś jest CKM? Czy mamy gdzieś jeszcze jakiś CKM? Czy to tyle? Połącz. No ten KM możesz tu zostać. Dobra, tu widzę jakiś pojazd. Tu już tu idę tymi, o. Coś do naprawy widzę, więc warto wykorzystać to. Blisko ogniska, więc dobra. I zaraz wezwiemy kolejnych poborowych i oni... Albo dobra, wezwijmy sobie już ich. Tylko tak wokół jakieś ogniska tutaj.
żeby byli o tu. Ci już naprawiają. Już. Więc się wycofnijcie tutaj. O, uzupełnimy sobie. Tuż idą poborowi. Dobra. To poborowi go wezmą. Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. To niech poborowi wezmą ten pojazd. Czy CKM tu jeszcze jakiś jest? No nie widzę. Potwierdzam rozkaz marszu. Mamy dwa CKM-y. Przenosimy KM. Dobra. O, wsiadajcie do... A, więcej nie może. Dobra. O. Robimy tak, cofamy ten obóz tutaj. Tak blisko naszych. I robimy tak. Połączymy się z tym. Dobra, sześciu jest. Dobra, jest git. To robimy tak. Ich ładujemy sobie już do tego transportera. Ten oddział. A mamy 3 CKM, dobra. Ten. I ten, bo tu się jeszcze drugi zmieści. Tak, zmieści się jeszcze drugi. Tych czterech to na pewno się jeszcze tam zmieści. I już będę miał pewniejszy pojazd. Dobra, są. Cześć, zobaczmy. Dobra. Dobra, pojazdem też tu się przesuniemy. Dobra. Przesuniemy sobie żołnierzy tutaj. Dobra, niech strzelają. Dobra. O, idą, 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 idą. Czego przemieszczamy się? Dobra. O kurde, granat. Kurde. Dawa, dawaj, uzupełniamy. O kurde. Dobra, wytrzymamy. Czyli drugi snajperzy. Dobra. Kurde. Patrzcie, oni mają już czaszkę. Mają czaszkę. Będą zaraz dychać. O Jezu, żeby tylko pojazd wytrzymał. O, o. Oni już dychają z wyziębienia. Dobra. Co, tu jeszcze tu oddział? Dobra, weźmy ciebie tu. Dobra, wy tu poczekać chwilę. Transporterem trochę bardziej będę jeździł. Lepiej korzystać, póki się go ma. Naprawcie ten pojazd. Dobra. A oni tu naprawiają, a my... Czekam, ruszam. Przyjąłem rozkaz wymarszu. Idę tam, gdzie jestem potrzebny. Dobra, tu idź. To będzie proste, o. Patrzcie, ile tu broni. O, chodźcie.
Skład paliwa. To skład paliwa to wygląda jak zwykła wioska. Dobra, chodźcie tutaj. Hop, hop. Dobra. Ci żołnierze już są tutaj. O. Dobra, czy jest pojazd naprawiony? Trzeba coś. Otwierdzam cel. Potwierdzam miejsce docelowe. Dobra, weźmy sobie tu już też jakiś poborowy. Aha, oni tak idą. O kurde, to... nie pomyślałem, że oni tak, nie wiem, się gdzieś tam pojawią. To ja ich zatrzymam tutaj. Nie, nie będę ryzykował kolejnych poborowych, że no, aż tak łazić. Dobra. Dobra, flara. Lecą i zobaczmy. Oj, będzie ostry. Dobra. Ładnie, snajper zrobiłem swoją. Dobra. Tam gdzieś nie mogą ruszyć, bo ich CKM ostrzeliwuje. I dobrze. Dobra. Jeszcze jeden tylko. Dobra, wróć ładnie. I koniec. Zabijać KM-a. Poborowi. Dobra. Czekam. Pojadę po swoich. Albo nie, chwilę jeszcze poczekam. Macie dla nas cel? Chwilę jeszcze poczekam, wyślę sobie snajperów. Gotów, ruszamy. Potem wezmę sobie, przyjadę tutaj pełną jednostką. Transporter wyruszamy. Transporter przemieszcza się. Zobaczmy, co mama. Kontakt z piechotą wroga. O kurde. Dobra, tak za transporter. Dobra, transporter tu. Patrzę, co ten transporter, jak to będzie wyglądać. O, tu jeszcze są, w tym domku. A bo dobra, niech ten stoi. Dobra. Chodźcie tutaj. Snajperzy pomogą jak mogą. Co mi z nim skałem, bo zniszczą tym transportem, to trochę minie.
Dobra, snajperzy. Bo mój transporter ściąga większą uwagę. Snajperzy szybciej to zakończą. Dobra. Jest. Zajmijmy ten punkt, zniszczmy te czołgi i lecimy dalej. Dobra. To ja już biorę co transporter. Transporter przyjął rozkaz przejazdu. Teraz będę operował transporterem. Ale to nie koniec naszej pracy, jest jeszcze co najmniej jeden posterunek. Zwiadowcy muszą uważać. Nie, dobra. Na pewno będą mieć się na baczności. Wardia meduje. Dobra, tych zrobimy, mam pomysł. Narusznice przeciwpancerne. To dajwaj. Tylko niech oni dojdą do ognia, bo zaraz dechną. Dobra, niech tu będą i się niech robią. A, ten spot już ma wszystko. Czekamy, aż się zrobi. Strzelamy w tym. Czyli cofnie się. Drugi. To za Aleksieja. Świnie. Dobra, wszyscy wysiadę z pojazdu. Tu i tu. Oj. Tu się KM osadzi ładnie. Aha, tu 2 km jakby patrzą w jeden kierunek, dobra. Niech tak będzie, będą. Transporter melduje się. Dobra. Jedźmy teraz po pozostałych. I czekamy, aż tu transporter przyjedzie. Czyli tu mam wskaźnik jakiś. Jeszcze mogę robić, że w tej motorze, a co to są? Batalion karny, o. Czekam, aż przyjedzie tutaj i zgarnie resztę. Wtedy się przesuniemy bardziej. Właśnie teraz tutaj w tej części misji polecam każdemu lepiej posługiwać się transporterem. Serio. Transporter sobie przejedzie dłuższą część mapy i możecie zapakować no, 2 oddziały sobie do transportera i przetransportować go. O, właśnie przyjechał. Dobra. O, tylko tu są dwa. Trzeba coś zbudować? Wsiadać do pojazdu. 3 tu są. Kary. Niech to. Dobra. Transporter przyjął rozkaz przejazdu. Tam jest kolejny transporter, to sobie go weźmiemy. To co chwilę poczekamy, aż transporter poodwozi wszystkich tych tu żołnierzy. Dalej, dalej, dalej. Wolę, żeby oni byli bez KM-ów, bo tam poborowych sobie jeszcze mam. Więc tutaj mam KM, więc wezmę i dam im KM-a też. Dobra. Wyłazimy, panowie. Trzeba zimy, do środka. Chodzimy, dawaj. Transporter przemieszcza się. Czy mam tu jeszcze jakiś jeszcze poborowy wolny? Nie, nie. Ja chyba już nie mam, wszystkich pozajmowałem, dobra. Po chwila. Dobra, czyli to jest skrzynie z amunicją. O, czekaj, został jeden czołg. Strzelać. No. Maszerujemy, towarzyszy. Snajper meduje się. Wyruszam.
O. A nie, mam powerowych, jeszcze zapomniałem. Tutaj. Dobra, wsiadamy. Dobra. Chwilkę wezmę sobie, tak przyciągnę. Tutaj syn. Jedź. A tutaj ja... jednych KM-istów. Snajperów już tu będę tu pchał. Żeby wiadomo, już mi tam... Dobra, jedźcie. Wiecie co KM-a? Nie no, coś mało oddział. Wsiadać do środka. Ładować się do środka. Transporter sobie zrobimy, żeby sobie tak mieć już na zaś transportery dwa. Czego wam trzeba? Przyjąłem rozkaz wymarszu. Dobra, naprawiajcie ten pojazd. Czekam na rozkaz. Transporter przemieszcza się. Melduje się oddział do środka. Dobra. Dobra. Tą drużynę weźmy tu, umieśćmy. Potrzebujecie czegokolwiek, bo wiedzą jak zbudować pojazd. Transporter przyjął rozkaz przejazdu. Dobra, oni nie marzą aż tak. Transporter przemieszcza się. Tego czołgu nie tykamy, bo... jeśli wiem dobrze, to była chyba jakaś ale podpucha, patrzcie. Nie warto ich gonić. Dobra, i tu weźmy, wysadźmy jeszcze tych o... Ciekawe, czy się wszyscy cały oddział zmieści. Tego jestem ciekawy. Bardziej chciałem, żeby w tamtym kierunku się CKM skierował. Czyli może się da to jakoś zmienić, czekaj, tak? I tak. Tylko widzę, że tą stronę mogą obsadzać. Tak samo jak ci. Dobra. To pojedźmy sobie już tutaj. A was tu już wezmę tu. Snajperami załatwimy teraz akcję tutaj. Bo to jest CKM. I ten CKM jest idealnie skierowany za stronę, ale jesteśmy chyba poza jego zasięgiem, więc... Więc snajperzy szybko się z tym uporają. Potem wsadzimy też tu jakiś żołnierzy. O, mówiłem... O, czekaj. To jest trzeci transporter, ale trzeciego nie bierzemy. Muszę wybrać jakichś żołnierzy, którzy będą sterować tym. Czyli da się ich jakoś... A nie, tych jak wsiądą, to są już... A nie, czekaj.
Zostawmy się wskazane miejsce, okej. Gdzie piechoty? Wroga jest czujniejsza i potrafi wygrać bliską piechotę wroga. A ci, czy ja im kazałem tak blisko podchodzić? Tu chyba nie mają już wizji. No, bierzmy tych dwóch i wyciągnijmy ich stąd. Druga tak samo. Tu jest jeszcze trzeci, ale nie wiem. Nie mam poborowych, żeby wziąć jego tam kierowców. Coś jest tu jeszcze ważnego? Nie. Dobra, ładować wszystkich. A wy? Kurde, oni by też się przydali. No, weźmy tych stąd. Albo nie, na chwilę jeszcze tu. I zobacz. Albo nie. Nie, niech jeden oddział pójdzie sprawdzić. Dobra, idą. Odwrót. O kurde. A nie, ZKM też wali stąd. Dobra, to ładnie. Tylko się musieli obrócić. No i łatwo. O, kolejny. Kurde. Czy coś tu jest? Nie. Dobra, kij, jedziemy tym pojazdem. Zająć ten dom. Dobra, dobra. Dobra, jest, zajęliśmy, dobra. Kurde, ale... Zanim przejmiemy ten, o... To sobie powysyłajmy żołnierzy. Dobra. Chodźcie tu wszyscy. Tak, towarzysz!
Transporter przemieszcza się. A, jeszcze tych tutaj. CKM gotowy. Zrobić w budynku wyjazd do KM. Czego wam trzeba? Do środka! Zasłonić okna! Dobra. No, wyjdźmy, żeby tam ja... Trzeba coś wyburzyć? Czekam na rozkazy! Trzeba... Do budynku Rywiata! Trzeba coś wyburzyć? Wyruszamy! Trzeba... Do transportera! Uff, zdążyłem. Transporter melduje się. Dobra. To już transporter tu wyśle. Czas wysiadać, towarzyszu. Ciężko się łazi w SPTR, Mariusz. Nie? Ładnie mają wzrok, ładnie. Szkoda tego budynku trochę. Gdzie? O! Potrzebujecie czegoś? O kurde. Zapomniałem o nim. Uwaga! Wasi żołnierze zaraz zamarzną! Kurde. Zapomniałem o nich. Widzowie, dobra. Wychodźcie wy. Ja się chcę przygotować. No, róbmy tu, rozbudujmy trochę się. Na wszelki wypadek, bo ten punkt tak wygląda, jakby się prosił tylko o jakiś przyjazd takich wojsk. Dobra. Dobra, KM weźmy. Czaj. Uzupełnijmy sobie jednostki przy tym KM-ie. Czekamy na rozkaz. Do środka. Dobra. Gotowi. To już tyle. Tych tu już damy do środka też. Podwójny KM. Miny są. Zaraz zajmiemy te moździerze i będziemy przygotować się do ataku. Czołgi. Gdzie 8? Czekaj, gdzie ja pominąłem czołgi jakieś. Dobra, never mind. Dobra. Trzeba coś zbudować? Melduje się. Transporter zostanie tu. Zajmijmy jeden moździerz. Trzeba coś zbudować? A i drugi, przy okazji, jak zostało nam jeszcze dwóch jakichś inżynierów. Czekam na rozkazy. Transporter przyjął rozkaz przyjazdu. Dobra. Mnie nie powstrzymają. No wejdźcie, więc szybciej będziemy to przejmiemy. Tu mam dwóch... Ładnie oni patrzą. Oja. Jak pięknie oni patrzą na ten teren. Serio. To będzie rzeź. O, tu za... Zwiadowcy donoszą, że zbliżają się niemieckie posiłki.
Obsadzić moździerze! Przyszykujemy zasadzkę! Musimy za wszelką cenę utrzymać ten obszar! Obsadziliśmy już moździerze. Moździerz gotowy do działania. Aha, dobra, czekaj, jak to zostać ten moździerz? Jak mam? Załoga moździerza w gotowości. Chwilka, bo teraz jest problem. Słuchaj, towarzysz. Załoga wraca do bazy. A nie, nie, nie. Czekaj. Ej, czekajcie, nie tak miał to wyglądać. To nie było w planach, powiem szczerze. Dobra, nic nie zrobię z tego. Tych z metodami ognia wolę mieć. Dobra, weźmy tych i na moździerz. W górę rzeki jedzie niemiecki stuk. No to patrz, flip. Kurde. Utopimy go. Szybko. Orwa. Zatopić fasistowski kołd. Oj tu, oj snajperzy zginą, ale cóż. Jest, zatopiony. Ranie zażyją lodowej kąpieli. No, ale patrzcie, jak z KM-ów nawalali z tej gruszki. To był dobry pomysł przygotować najpierw, a potem. Jeszcze biją w ten lód. Generał Mróz pomógł nam pod Moskwą tylko dlatego, że w ręce wpadło mu więcej Niemców niż Rosjan. Nie, nie. To dzięki męstwu i poświęceniu Armii Czerwonej. Dzięki ludziom, którzy przelali krew, aby spowolnić wroga. Gdybyśmy nie walczyli tak zażarcie, zanim nadeszły śniegi, naziści grzaliby się w ogniu płonącej Moskwy. No i wreszcie, misja ukończona. Długie to było. Przygotowanie w ogóle. No już. No, ale następną misję zrobimy w następnym odcinku. Zapowiada się coraz bardziej ciekawie. Ciekawy jestem, jaki będzie finał tego wszystkiego. Może będziecie oglądać oglądajcie na bieżąco i się wtedy wszyscy dowiecie. Do następnego razu. Cześć.